Adam leć! Halo, halo, witam Państwa serdecznie ze skoczni w garnisz, Barten Kirchner. Piękna, słoneczna pogoda, a nasz Adaś już jest na belce. Już poprawia wąsy, fantastycznie skoncentrowany, nowiutki kombinezon, nowiutkie gogle, ależ ta guma ściśnięta. Spoglądam, minus 13 stopni, gdzie są niemieccy zawodnicy? Jeden, drugi, trzeci, wszyscy gdzieś w krzakach za skocznią, a nasz Adaś jeszcze nie, jeszcze nie. Czekamy na znak od trenera, spoglądam na jeszcze nie. Jest wieżyczka trenerów. Jest tak białą chorągiewką i jest już nasz Adam na rozbiegu. Jak on nabiera prędkości, jak on cudownie nabiera prędkości. I teraz jedno zasadnicze pytanie, czy dobrze wyjdzie z progu, czy dobrze cudownie wyszedł z progu. Cudownie wyszedł z progu i leci, i leci, i leci. A ja, drodzy Państwo, korzystając z chwili czasu, przypomnę historię skoków narciarskich. Pierwsze skoki narciarskie odbyły się w Norwegii bardzo dawno temu. Nawet najstarsi górale norwescy nie pamiętają, kiedy to było. Spoglądam na Adama, on ciągle leci. W tej chwili pozdrawia publiczność. Publiczność pod skocznią pozdrawia Adama. Zwróćcie też uwagę Państwo na charakterystyczne ułożenie dłoni Adama. No, inni zawodnicy sterują rękami podczas lotu. Adam dłonie ściśle na pośladkach. Były tam przypuszczenia, że może używać jakiegoś malutkiego dopalacza, że steruje malusieńką przepustnicą, ale to wszystko okazało się bezpodstawne. On po prostu świetnie skacze. Proszę Państwa, gdyby palił papierosy, na pewno by sobie teraz zapalił, ale przecież jest cudownym sportowcem. Je tylko bułkę z bananem i zupę w 5 minut. Spoglądam na niego, właśnie minął moje stanowisko komentatorskie po raz drugi i zatacza już drugi krąg nad zeskokiem. W tej chwili to już jest ponad 200 metr, to już jest grubo ponad 200 metr. Chyba schodzi do lądowania, leciutka turbulencja, schodzi do lądowania i czy będzie telemark? Czy będzie telemark? Cudowny telemark! Cudowny telemark i wyhamował przed reklamami. No, brawa zasłużone dla Adama za ten skok, ale zwróćcie też uwagę Państwo, jaki to jest skromny chłopak. Jak go nie przerażają te brawa, on po prostu chce świetnie skakać. A ja, jako polski dziennikarz, z czego jestem niesamowicie dumny, mam prawo tak zwanego pierwszego wywiadu. Już spieszę do Adama, żeby zapytać go, czy to prawda, że jest pierwszym człowiekiem na kuli ziemskiej, który chce przeskoczyć na nartach kanał La Manche. Drogi Adamie, powie, poderwał się do lotu, spłoszyła się ptaszyna i odleciał do Wisły. Dziękuję Państwu, dobranoc. Skacz, skacz jak Adam Małysz, skacz, skacz jak Adam Małysz, skacz, skacz jak Adam Małysz, skacz, skacz. Dwie narty i kask i jeden biały orzeł. Dziś mi to wi, nic nie pomoże. Adam na skoczni, patrzą chłopaki, Goldi, Harada, Ahonen, Funaki. Już Apoloniusz mu daje znaki. Wybicie i leci, dziwią się ptaki. Tak skacze jeden człowiek na świecie. Kto? Adam Małysz i wy to wiecie. Skacz, skacz jak Adam.